Orban wysyła wojsko na granicę. Poprzemy kroki dotyczące Ukrainy, Wiktor Orban. Poprzemy kroki unijne dotyczące Ukrainy. Premier Węgier Wiktor Orban zapewnił we wtorek w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Węgry w ramach skoordynowanej reakcji poprą wspólne wysiłki unijne mające na celu rozwiązanie sytuacji. Minister obrony Węgier Tibor ben zapowiedział z kolei rozmieszczenie wojsk przy granicy z Ukrainą. Viktor Orban powiedział, że Węgry jako sąsiad Ukrainy z zaniepokojeniem obserwują rozwój wydarzeń w tym kraju. Oświadczył, że rząd węgierski prowadzi stale uzgodnienia z zachodnimi sojusznikami w ramach skoordynowanej reakcji na kryzys. Zapewnił też Wołodymyra Zełenskiego, że Węgry niezmiennie popierają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Minister Obrony Węgier zapowiada rozmieszczenie wojsk przy granicy z Ukrainą. Armia Węgierska rozmieści jednostki we wschodniej części kraju. Ze względu na kryzys ukraińsko-rosyjski, ważna jest zarówno ochrona naszej granicy, jak i przygotowanie się do działań humanitarnych, zapowiedział we wtorek na rządowym profilu na Facebooku minister obrony Węgier Tibor Benkoe. Jak zaznaczył, bezpieczeństwo Węgier jest najważniejsze, wzmocnimy granicę ukraińsko-węgierską. Podczas wizyty w mieście Szentendre minister poinformował, że na porannym posiedzeniu Gabinetu Bezpieczeństwa Narodowego premier Wiktor Orbán dał resortowi obrony zadanie, by zapobiec przedostaniu się na terytorium Węgier grup zbrojnych czy wykonywaniu na Węgrzech jakichkolwiek manewrów. Benkohe zapewnił, że Węgrzy nie mają się czego bać, ale należy zachować ostrożność i siły zbrojne muszą się przygotować na każdą ewentualność. Według ministra, sytuacja na Ukrainie eskaluje i do działalności militarnej może dojść nie tylko na wschodzie Ukrainy, ale może ona również przesunąć się w kierunku Kijowa czy Zakarpacia.